Dzień dobry, cześć kochani. Dzisiejszy vlog zaczęłam pielęgnacją poranną i przychodzę do Was z genialną polecajką, żeby powiedzieć Wam szczerze, uczciwie i prawdziwie, jak to wszystko wygląda. Przychodzę do Was po dokładnie 26 albo 5 lutego zaczęłam używać tylko i wyłącznie kosmetyki firmy Basic Lab. Firma Basic Lab odezwała się do mnie i już przepięknie na mnie to wyglądało, z tego względu, że współpraca, która była mi zaproponowana, polegała na tym: pani, dobierzemy kosmetyki do problemów skórnych, pani je potestuje i dopiero wypowie swoje zdanie. Więc dla mnie od razu wiedziałam, że kosmetyki muszą działać i muszą mieć świetne składniki i muszą mieć fantastyczną zawartość tych składników, skoro firma daje mi wolną rękę, bo to oznacza tylko to, że wierzą w swój produkt w 100%. Więc ja na ten moment odstawiam wszystko, więc już mija tak naprawdę miesiąc, kiedy ja stosuję tylko i wyłącznie kosmetyki Basic Lab. Mówię tu o pielęgnacji mojej twarzy, pokażę Wam, co stosuję i sami możecie ocenić. To jest moja skóra bez makijażu, tutaj jakiś strupek. Zobaczcie, jak wygląda moja skóra, która walczy z przebarwieniami, która jest cerą mieszaną, ale wrażliwą, gdzie zmagam się z przesuszoną skórą, natomiast też z przetłuszczającą się, więc po prostu takie combo. Wypisałam swoje problemy, na czym mi zależy, że mam 35 lat skończone, że zmagam się z przebarwieniami, że zależy mi na tym, żeby walczyć właśnie, żeby je likwidować, ale żeby też ta skóra była mocno nawilżona. I dostałam odpowiedni dla mnie zestaw. Zaczęłam pielęgnację, jak widzieliście, od emulsji myjącej. Już mogliście właśnie ją zobaczyć. I ją się stosuje dwa razy. No szczególnie jeżeli zmywamy makijaż, nakładamy na twarz, wmasowujemy, zmywamy ciepłą wodą i powtarzamy zabieg aż do usunięcia po prostu makijażu. Natomiast rano ja przemywam jeden raz taką emulsją, tylko żeby umyć po takiej wieczornej, właśnie po wieczorze, po nocy, żeby odświeżyć tą twarz. No i teraz Wam pokażę, co stosuję na dzień, no i moją opinię na ten temat. Więc zacznijmy od tego, że od razu zostałam pokierowana, jak wszystko stosować i trzymałam się wytycznych. Zacznijmy od tego, że ja po umyciu twarzy emulsją codziennie nakładałam serum na twarz. Ja nie wiem, jak bardzo wydajne są te kosmetyki, bo wszystkie są przepięknie zapakowane. Ja specjalnie wszystko pozamykałam, żeby Wam pokazać. Tu mamy pipetkę do wyciskania produktu, co jest bardzo ekonomiczne. I powiem Wam jeszcze, że produkty te mam wrażenie, że się nigdy nie kończą. Nigdy. Tutaj mamy serum antyoksydacyjne, wyrównujące z witaminą C. I ja właśnie stosuję rano, za każdym razem, no i przy Was oczywiście je zastosuję, żebym nie była gołosłowna. Potem odczekuję chwilę, żeby to serum się wchłonęło, więc sobie chwilę do Was pogadam. To jest sekundka. Serum jest, jak widzicie, delikatnie lejące, delikatnie bym powiedziała tłuste, ale nie za tłuste. To nie jest coś na bazie oleju, co zostawia Wam warstwę na twarzy, tylko bardzo pięknie, szybko się wszystko wchłania i zaraz jest skóra gotowa do przyjęcia kremu. Tak naprawdę na zmianę stosowałam sobie serum z witaminą C zawsze rano, natomiast na zmianę serum na przebarwienie, ale o nim Wam opowiem w wieczornej pielęgnacji, dlatego że wieczorem właśnie najczęściej je stosuję. Więc zaczynamy od serum z witaminy C. Naprawdę niewielka ilość potrzebna jest, żeby to przepięknie się wchłonęło i żeby ta twarz odzyskiwała właśnie taki wigor, witalność. No i jak wiadomo, witamina C działa na przebarwienia, więc to pierwszy produkt, jaki Wam pokazuję, który ja stosuję rano. Natomiast po wchłonięciu tego serum chwilę poczekamy, ja się do Was odezwę, jak to się wchłonie, to około 3 minutki, zaraz wracam. Ok, więc to serum z witaminą C z peptydami, czego nie dodałam, poszło jako pierwsze na twarz i teraz stosuję krem, który stosuję zarówno rano, jak i wieczorem. I jest to krem, przepraszam, żebym ładnie to wypowiedziała, trehalozowy, krem przywracający równowagę. I jest to krem taki już bogaty, z bogatą konsystencją, natomiast właśnie i wieczorem, i w dzień się sprawdza. I zaraz Wam pokażę konsystencję tego produktu. Ja Wam powiem, że tak na dzień, na noc sobie nakładam dwie pompki, natomiast na dzień w zupełności jedna pompka mi starcza, dlatego że ja jeszcze nakładam oczywiście SPF, bo pamiętamy o tym, że przy użyciu witaminy C i jakimkolwiek zapobieganiu lub likwidacji przebarwień, mega ważny jest SPF. Zresztą SPF jest zawsze ważny. Dobra. Za kolejne 3 minutki wracam do Was podobnie. Kochani, zapomniałam dodać, że tutaj chodzi o to, w firmie Basic Lab
oni jakby sugerują to i uważam, że to jest fajne, ja się tego stosowałam, takich 5 kroków pielęgnacji. Czyli umyłam twarz emulsją, nałożyłam serum, nałożyłam krem. Teraz będę nakładać SPF i krem pod oczy i mamy 5 kroków wieczornych. SPF, który ostatnio używam i o nim już Wam mówiłam, jest to SPF Basic Lab oczywiście. I mamy tu lekką emulsję ochronną, SPF 50. Co jest w niej fantastyczne? Naprawdę po 10 minutach, a zostawiam ją na 10 minut, bo się nigdy nie śpieszę. W ogóle, chciałam dodać, jedna pompka, to jest jedna pompka. Kremu jest masa po jednej pompce. Wydajny jest mega. I teraz tak, SPF zostawiam na 10 minut, więc ja Was opuszczę, pójdę sobie zrobić kawę i dopiero po SPF-ie nakładam krem pod oczy, tutaj już się nie będę odzywać. I ostatnim etapem jest nałożenie makijażu, kiedy to wszystko już pięknie się wchłonie. Twarz jak wygląda w tej chwili jest biała, ale jak zobaczycie, wrócę za chwilę, po 10 minutach i ta twarz już biała nie będzie. Pamiętamy o uszach przy SPF-ie, no i o dokładnym wsmarowaniu tego kremu, wklepaniu i wsmarowaniu, i wklepaniu, i wsmarowaniu. Krem jest super, bo ma bogatą konsystencję, natomiast bardzo ładnie wygląda na nim makijaż, a testuję go już miesiąc, więc coś mogę powiedzieć na ten temat. Dobra, nie przedłużam, odzywam się do Was już przy ostatnim kroku, czyli kremie pod oczy i pokażę Wam jeszcze wieczorne kosmetyki i pójdę się malować, bo dzisiaj uciekam do ortopedy. Jestem z powrotem. Zobaczcie, jak twarz wygląda. W ogóle się nie śpię, świeci po tym SPF-ie. W ogóle ta pielęgnacja jest taka, no mam wrażenie, że idealnie dobrana do mnie. Dobra, zostańcie do końca, będę miała dla Was kod rabatowy. I tu mamy krem pod oczy, który też ma świetną konsystencję. Osobno mam krem pod oczy na dzień i osobno krem pod oczy na noc. I tak jak mówię, naprawdę od miesiąca nie było dnia, żebym pominęła którykolwiek krok pielęgnacji. Z tego względu, że ja po cerze widzę mega, że te kosmetyki działają, a po drugie, że to jest mega przyjemne po prostu. To uczucie takiej wypielęgnowanej skóry jest dla mnie po prostu warte każdego poświęcenia i jestem w stanie czekać, aż jedno serum się wchłonie, potem drugie, potem krem, po prostu wstaję wcześniej i tyle. I radzę sobie ze wszystkim, a moja skóra jest mi niezmiernie wdzięczna. Słuchajcie, krem pod oczy pozostawiam, żeby się wchłonął. Ja go jeszcze nakładam, jak widzicie, na powieki. Jak krem się wchłonie, nakładam makijaż i uciekam do ortopedy, ale jeszcze Wam pokażę moją wieczorną pielęgnację. Natomiast wieczorna pielęgnacja, słuchajcie, tylko włożę z powrotem, bo niektóre rzeczy używam ponownie. Nie jest to tak, że są zupełnie osobne kosmetyki. Zmywam makijaż podwójnie przy użyciu tej emulsji. Potem tonizuję skórę, no i nakładamy tak. Zaczynamy od tego, że nakładamy przeważnie serum na przebarwienia. To są dwa serum, które ja mam i stosuję je zamiennie. Jednego dnia to, drugiego to, bo chciałam przetestować obydwa. Pierwsze jest to serum regenerujące skórę i to jest serum z ceramidami, witaminą E. O, tak się prezentuje. Natomiast drugie jest to serum redukujące przebarwienia i jego można też stosować oczywiście i w dzień, i w noc. Tak samo jak to serum, ale ja stosuję właśnie tak. No i tutaj mam zamiennie. Mówię, jeden dzień tak, drugi tak. I tu mamy serum z czym one dokładnie jest? Z azeloglicyną. No i tak dalej, wszystkim możecie oczywiście poczytać na stronie, więc jedno albo drugie serum zamiennie. I teraz tak, najważniejsze, co chciałam Wam powiedzieć, po tym serum na przebarwienia trzeba odczekać 10 minut, to już tak bankowo. Czekamy 10 minut, aż się całkowicie wchłonie i dopiero nakładam pompkę tego kremu, o którym Wam już mówiłam i który nałożyłam dzisiaj rano, więc pompka kremu, czekam, aż się wchłonie i nakładam krem na noc. Prezentuje się tak samo jak ten krem na dzień, rozróżniają je zakrętki, co też jest fajne, bo się nie mylę, nie muszę doczytywać, do czego on jest, tylko ten krem nakładam na noc. I koniec pielęgnacji. 5 kroków. Cera, jak widzicie, jest naprawdę wdzięczna i bardzo zadowolona z tego, jak wygląda. Mam sprężystą skórę, taką pełną radości rozświetlenia. Ja widzę likwidację tych przebarwień, co mnie na maksa cieszy. No i świetnie, że działamy też na takie mocne nawilżenie i ni żaden z tych produktów mnie nie zapchał. Ani jednego pryszcza. Jak coś wyskakuje, to takie maleństwo i to wiadomo w jakich dniach miesiąca. Dobra kochani, kod rabatowy, w opisie macie link z kodem rabatowym, macie aż minus 20% na wszystkie produkty, nawet na zestawy kosmetyków Basic Lab, więc odsyłam Was do zakupów. No i co, korzystajcie z mojego kodu, ja naprawdę tu gorąca polecajka, wiecie, że jeżeli Karolina Myśliwiec coś poleca, to naprawdę to testowała i naprawdę jestem z czegoś mega zadowolona. Nie polecam nic w ciemno, Basic Lab ogromne, kciuki w górę i mega firma. Mam nadzieję, że będę z nimi współpracować długo, długo, długo. To wszystko, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Ja uciekam do ortopedy. Widzimy się już za jakiś czas.
Tak jak mówiliście, pochowałaś wiosenne rzeczy, pochowałaś zimowe rzeczy, a zima jeszcze wróci. U nas według prognozy na 3 dni powróciła. Trochę powiewa, ale nie jest tak zimno. Jestem w tym płaszczu, ale bardzo ciepłym dresie dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj wybieram, idę do ortopedy, bo jak mówiłam wam, walczę cały czas z moim biodrem prawym. Moje treningi to jedynie pilates lub jazda na rowerze stacjonarnym. Nie trenuję teraz tak intensywnie jak zawsze, bo nie jestem w stanie ze względu na zdrowie fizyczne. Tak, w wieku 35 lat. No ale cóż, wybieram się właśnie na badania, bo jestem na dzisiaj umówiona na 8, więc jest wczesna godzina poranna. Dzieciakami już się tata zajmie, właśnie śniadania tam dawał, więc oni sobie poradzą. A ja trzymam kciuki, żeby u mnie było. Zdiagnozowali coś w końcu konkretnie i żeby mi coś, nie wiem, rehabilitację albo jakieś, nie wiem co. Nawet operacje, ale powiem wam, nie, już nie mam dość tych leków. Chciałabym po prostu być sprawna fizycznie i dobrze się czuć. Dobra, więc widzimy się już po. No cześć, już wróciłam. Kawę zrobiłam. Zaraz będę właśnie pić, bo tak mi się kawę marzyło, powiem wam. No wiecie, w tym szpitalu się nasiedziałam. Mimo, że byłam wszędzie pierwsza, do rejestracji byłam pierwsza i później na zdjęcie byłam pierwsza. Dlaczego znowu, już wam tłumaczę. Wiecie, że ja robiłam... No wybaczcie, muszę wylizać tę pianę. Się rozbiorę, bo jest mi strasznie gorąco. Mimo, że na dworze zimno, to ja się po prostu zgrzałam, bo tak ganiałam. Mimo, że byłam już na zdjęciu biodra i u ortopedy, to powiem wam, że leki, które mi ortopeda przepisał, kompletnie nie działają i ja uważam, że trzeba coś innego zrobić, niż się tylko szprycować tabletkami. I udałam się za namową mojej mamy do innego ortopedy i znowu dostałam skierowanie, więc poszłam zrobić kolejne zdjęcie biodra, troszeczkę inne, więc czekam teraz na wyniki tego zdjęcia. Jak już będzie zdjęcie z opisem, to wtedy udam się ponownie do lekarza i będziemy działać, bo naprawdę no, nie jestem w stanie nic trenować naprawdę poza jakimś pilates i rowerek stacjonarny. Nie jestem w stanie. Ja jak dłużej pokucnę, to już nie wstanę sama. Tak mi biodro boli, więc no masakra po prostu. No ale dobra, nie narzekamy. Łyczek kawy, bo mówię, no o tym marzyłam najbardziej, że wrócę do domu i napiję się kawy. Pobiegłam do sklepu, zrobiłam sobie kawę i jestem. A w sumie to nawet źle powiedziane, że pobiegłam do sklepu. Wracałam, zeszłam do sklepu, powiedziałam mężowi, zrób mi kawę. Nacisnął, postałam chwilę, pryk, wróciłam z kawą do domku, rozebrałam się i jestem, więc naprawdę nic jeszcze nie zdążyłam zrobić. A na zegarku jest dopiero 9.16, tak naprawdę 10.16, bo jeszcze nie przestawiliśmy tego zegarka, więc taka sytuacja. Dobra, co chciałam wam powiedzieć? Dobra, pielęgnacja pielęgnacją. O, pokażę wam od razu. Ignacy był dopiero w Leroy Merlin i sadzili sami kwiatki. To jest taka bylina. Już troszkę poczytałam o tym i w kwietniu, tak w połowie kwietnia, jak już będzie ciepło i będzie pewne, że to będzie ciepłe, ciepło na tym dworze, to posadzę ją gdzieś koło murku, bo ona będzie się tak ładnie pieła i się tak, to taka, wiecie, idealna dla... Na przykład na, jak się to nazywa, takie z kamieni, skalniaka, do skalniaka. A moja łódka zrobiła wczoraj w przedszkolu taki kubeczek i mówi, że trzeba rzeżuchę zasiać, więc będziemy siać rzeżuchę. Dobra, i co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Tak w sumie tutaj a propos, to tylko chciałam o biodrze powiedzieć. Zaraz zasiadam do robienia obiadu. Dzisiaj mega prosty obiad, bo dzisiaj tylko spaghetti, więc się robi błyskawicznie, bo ja z pomidorów w puszki robię, więc mięso z indyka podsmażę troszkę, dodam pomidory w puszce, podoprawiam na maksa wszystkim makaron i gotowy obiad. 20 minut roboty. Więc tutaj nie muszę się jakoś bardziej przykładać. Wczoraj cały dom sobie posprzątałam, więc bałaganu też nie mam. Mąż się dziećmi zajął, więc to też już nie mój obowiązek, przynajmniej do południa. Dzisiaj mam wolne i dzisiaj mam w planach tak, skończyć dla was ten film, zmontować go jeszcze i jeszcze co chciałam zrobić, to pofotografować ubrania. Muszę się w końcu zabrać za mój Vinted, bo nie mieszczę się w szafach z rzeczami, których w ogóle nie noszę. Na przykład mam dużo zestawów z Oceans Apart, nawet nie zestawów, ale osobno spodnie, osobno bluza, co po prostu zmierzyłam, bo wiecie, że mam z nimi współpracę, zmierzyłam, nagrałam sobie Instastory i na tym się skończyło, już nigdy nie nosiłam, więc nawet niektóre rzeczy jeszcze metki mają albo są raz ubrane, więc muszę po prostu to Vinted założyć i tak się waham, czy lepiej Vinted, czy lepiej założyć sobie na Instagramie osobne konto i tak sprzedawać, tak jak robi to panna Joanna na przykład i masa innych tam influencerek, tak w taki sposób właśnie sprzedaje ubrania. To jeszcze przemyślę i chciałabym zasiąść do pisania wierszy, dlatego że mam do napisania 5 wierszy. Mam dla dzieci 5 niespodzianek. Będzie to królik z czekolady Kinder, bo już kupiłam jajka takie na śmingusa, dyngusa do psikania, bomby do kąpieli,
Zamówiłam mi te zabawki, to będzie ostatnia, ostatni prezent, taki gruby. I jeszcze chciałam coś piątego dokupić, zupełnie innej kategorii, jeszcze nie wiem jakiej. I wymyśliłam, że zając zostawi w ogrodzie 5 zagadek i przy każdej będzie jedna z tych rzeczy, no i ostatnia będzie ta kulminacyjna, czyli jedna na przykład na trawie, druga w drzewie, trzecia gdzieś tam, tylko żeby te zagadki ich prowadziły na tyle, były łatwe, żeby Łucja też mogła coś odgadnąć. Nie tylko brat ją będzie prowadził, bo tak było co roku, że Ignacy od razu wiedział gdzie, a Łucja smutna, że ona nie wiedziała gdzie. No więc chciałabym, żeby razem szukali tych niespodzianek i zarówno u nas będzie taki króliczek, jak i u moich rodziców, to już standard, bo to przecież ja po tacie mam to, że piszę te wiersze. Dobra, nawet nie wiem gdzie skończyłam, bo mąż wszedł, mnie rozkojarzył, przyszedł zabrać parę rzeczy, ja muszę związać włosy i dobra, nie przyszedł, a po tacie mam pisanie wierszy, wiecie, ja już Wam kiedyś opowiadałam, że mój tato na zająca zawsze nam robił wiersze, że to ja zając i teraz szukajcie, na przykład była zrywka pełna marchewek, takie prezenty, oczywiście też były słodycze i zabawki, ale były właśnie na przykład worek marchewek, worek jabłek, przeróżne śmieszne wiersze do szukania. A na święta Bożego Narodzenia w skarpety, które wiszą na kominku, wkłada list Świętego Mikołaja. I ten list jest oczywiście rymowany, taki z ironią trochę, żebyśmy się pośmiali trochę o nas, więc wiecie. Każdy ma tam kopertę z pieniążkiem i jakimś super wierszem od Świętego Mikołaja. I na zająca też to robi. Moja mama mówi, przepraszam za szybko gadam. Moja mama mówi, córeczko, tata już wiersze pisze. Ja mówię, no co ty, ja też już piszę, więc moje dzieciaki będą podwójnie szukały w tym roku zajączka. Zresztą, jak co roku, powiedziałam, jakby to było w ogóle coś innego. Dobra, przenoszę się do salonu, włączę sobie dokument, który zaczęłam oglądać, jest fenomenalny, nazywa się Schody, o zabójstwie albo nieszczęśliwym wypadku, bo jeszcze do tego nie doszłam. Bardzo fajne, znowu taki kryminalny, włączę sobie i będę pisała wiersze dla dzieciaków. Z kawą oczywiście. Już myślałam, że nigdy nie pójdziesz do ołtarza. Dobra, słuchajcie, już tyle czasu minęło, ja się dopiero odzywam. W ogóle nie wiem, co ja robię z tym krzesłem. To krzesło jest zawsze w jakimś przeciwnym miejscu, zawsze jak nagrywam, ale pomijam już ten fakt. Szykuję kolację, słuchajcie, które będziemy jeść z mężem, porobię sałatki, schowam je do lodówki. I dzisiaj to będzie mieszanka młodych listków, czarne oliwki, kilka pomidorów koktajlowych, tyle ile mi zostało, ogórek cornichon z chili, do tego serek taki sałatkowy a la feta i troszeczkę wędliny mam, więc to wszystko pomieszam w przeróżnych proporcjach. Mój mąż będzie jadł, a jeszcze będę robiła awokado, gdzieś tam je położyłam, awokado z czosnkiem na bułkę dla męża, na chleb żytni dla mnie i to będą nasze kolacje, więc ja tutaj przygotowuję, jeszcze może Wam je nagram i będziemy pomału kończyć tego vloga, taka prawda, bo muszę się ogarnąć, żeby jeszcze ten film dzisiaj zmontować. Dobra kochani, dzieciaki przyprowadzone jedzą własny obiad, zaraz uciekamy na plac zabaw, a potem pojeździć trochę na rowerach. Ja dzisiaj zakładam rolki, dzieci, rowery, więc i tak bym nie dała rady nagrywać, bo muszę kontrolować obydwojga dzieci, plus na rolkach i aparat, to się nie w moim wykonaniu. Więc żegnam się teraz z Wami, potem jeszcze wieczorny, taki przedwieczorny trening i koniec dnia. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!